Słuchasz właśnie 58. odcinka podcastu Tuż przy uchu. Ja nazywam się Katarzyna Bieleniewicz, a ten podcast nagrywam dla osób kreatywnych i przedsiębiorczych. Jeżeli interesuje Ciebie rozwój, relacje, kreatywność, mocne strony, to zapraszam Ciebie do słuchania tego podcastu. Cześć, witam Was po przerwie wakacyjnej. Zaczynamy z przytupem we wrześniu kilkoma odcinkami, które mam nadzieję, że będą dla Was ciekawe, inspirujące, ale też są przede wszystkim odpowiedzią na Wasze pytania, na Wasze potrzeby i też na to, jakie osoby się do mnie zgłaszają. Dzisiaj porozmawiamy o emigracji, w różnych kontekstach, tak? O różnych osobach, które wyjeżdżają, o różnych wyzwaniach i też problemach, które się z nią wiążą. Do tej rozmowy zaprosiłam osobę, która mieszka za granicą, jest też psychologiem, więc profesjonalnie wspiera osoby, które do niej się zwracają i myślę, że będzie idealnym gościem do tego, żeby pokazać Wam też swoją perspektywę siebie jako osoby, która mieszka za granicą, ale też perspektywę jej klientów. Witam Ciebie, Ola. Witam serdecznie, Kasiu. Cześć. Cześć. Ola Aleksandra Bujarski jest psychologiem. Jakbyś mogła powiedzieć kilka słów o sobie, zanim jeszcze zaczniemy rozmowę. Kim jesteś, co robisz i na razie tyle. Okej. Okay. Jak już wspomniałaś, nazywam się Aleksandra Bujarski. Od 5 lat mieszkam w Niemczech. Skończyłam studia w Warszawie, psychologia, specjalizacja psychologia kliniczna, a od lipca tego roku jestem również coachem ICI. Mieszkam i pracuję w Niemczech, jak już wcześniej wspomniałaś. Mm-hmm. I też jesteś mamą, tak? Więc nie tylko osobą pracującą, ale też ten kontekst, myślę, że rodzinny jest ważny, bo sporo osób wyjeżdża samodzielnie, jako single i mają trochę taką łatwiejszy start, łatwiejszą drogę, a ty przeprowadziłaś się też z całą rodziną, tak? Więc było większe to wyzwanie. To było wyzwanie, ja to doprecyzuję. Ja tutaj urodziłam dwie córki. Mhm. Mam dwie córki, 4-letnią i 2-letnią. No i tak naprawdę jestem tutaj, czuję się tutaj dobrze i sobie żyjemy jak polska rodzina, ale w Niemczech. Okej. Okay. To jak się zaczęła Twoja przygoda? Taka potrzeba wyjazdu, zmiany miejsca zamieszkania, bo to jest pewnie taka myśl się pojawia, albo też jest potrzeba, czy też potrzeba pracy, potrzeba zmiany. Jak to wyglądało u Ciebie? U mnie to wyglądało tak, że ja należę do tych ludzi, którzy od zawsze lubili Niemcy. Ja lubiłam ten niemiecki i dlatego może było mi tak łatwiej. Mhm. Ja poznałam męża, mojego obecnego męża, który już od 21 lub 2 lat mieszkał w Niemczech. Ja go poznałam w Warszawie, zakochałam się, wyjechałam i udało się. Mogę tak powiedzieć, że się udało, aczkolwiek ciężką pracą też moją. Pracuję sobie tutaj i tworzę swoje życie na emigracji. Mhm. Ja pamiętam, wiesz co, Ola, ciebie jeszcze jak my się poznałyśmy bardzo, bardzo dawno temu, nie wiem, tak ile jest. To było lat temu, jeszcze jak studiowałaś na SWPS-ie. Z 8 lat temu. Albo 9 lat temu, tak Kasia. Mhm. Też padłyśmy na siebie przypadkiem na jednym ze szkoleń po iluś latach, więc też jakby był fajny pretekst do tego, żeby zaprosić Cię do podcastu. Okej, to mam takie pytanie. Jakie osoby Ty spotykasz u siebie? Tak? Bo osoby, które wyjeżdżają na emigrację za granicę, które stwierdzają, że chcą zmienić swoje miejsce zamieszkania i stworzyć swój świat nowy w innym miejscu, ich motywacje są różne. I też nie można wszystkich Polaków wrzucić do jednego worka, bo tak. Każdy kraj jest inny i też mają różne potrzeby. Jak możemy tak rozróżnić osoby? Jakie osoby spotykasz na swojej drodze, które osoby się do ciebie zwracają? Najczęściej są to jednak osoby, które mają już tutaj, na przykład rodzice wyjechali lata temu i dzieci dołączają. To jest taka jedna grupa, lub partnerzy wyjechali i partnerki, żony z rodzinami małymi dołączają. Są też również osoby, które dostały pracę tutaj, po prostu w Niemczech, jakieś kontrakty, lepsze możliwości, wyjeżdżają. No i są osoby, które musiały wyjechać, czyli musiały wyjechać za chlebem i ja mam tak naprawdę wszystkich takich klientów u siebie, z każdej takiej grupy. Jakimi wyzwaniami oni się zmagają? Bo tak jak powiedziałaś, są często to osoby, które dostają fajną propozycję biznesową, fajny kontrakt i to jest ich jakby szansa, dodatkowa możliwość, jakiś kolejny etap w rozwoju i na pewno ich potrzeby
problemy i też wyzwania są zupełnie inne niż osób, które, czy nawet kobiet, tak? Kobiet, które tak, wjeżdżają tak. do mężów, czy jakby dołączają tak. troszeczkę, tak? I być może lepszy kontrakt mężczyzny, trochę inaczej, jest czymś innym dla niej, tak? Innymi wyzwaniami, innymi potrzebami się mierzy. Jak byś mogła powiedzieć takich kilka najczęstszych wyzwań, tak? Jak ktoś, kto teraz nas słucha, myśli o emigracji, myśli o wyjeździe, z czym może się zmierzyć w trakcie, po przyjeździe? Jaka okay. rzeczywistość może go spotkać? Okej, no to na pewno pierwszą rzeczą jest język. I teraz tak, jeżeli mówimy o takiej grupie, która przyjeżdża tutaj na kontrakt, ma mieszkanie, stanowisko, no to ten język podejrzewam i jest on dużo lepszy. Natomiast tutaj też występują takie rzeczy pod tytułem czynniki adaptacyjne, nowa kultura, wszystko nowe, czyli tu wszystko nowe, ale z taką domieszką ekscytacji pewnej, prawda? Bo tu jest zupełnie inny powód. Natomiast jeżeli mówimy o osobach, które przyjeżdżają za chlebem, bo muszą, lub dołączają do rodziny, bo też muszą, najczęściej jest to język. Język, którym się posługujemy, którym żyjemy, którym wyrażamy siebie, on stanowi najczęściej problemy. Wróciłabym jeszcze do tej pierwszej grupy, jeżeli mówimy o takich osobach kontraktowych, no to tutaj kłaniają się takie problemy życia codziennego, dnia codziennego, czyli związki na odległość, tęsknota za rodzinami w obu grupach, ale tutaj też właśnie tęsknota za rodziną, no i relacje partnerskie bardzo często. Ja też mam bardzo dużą ilość jakby klientów u mnie, którzy się zgłaszają do mnie na interpretację wyników badania Instytutu Gallupa. Wiesz co, to są osoby przeważnie właśnie z sukcesami, które pracują za granicą, które naprawdę się odnajdują, mieszkają, żyją, ale zawsze jest ten jeden taki moment, który jest istotny, tak? Bo mimo wszystko, że jesteśmy takim bardzo ambitnym narodem, tak? Polacy, tak. Bardzo ambitni, bardzo przedsiębiorczy i fajny sposób działamy, to jednak jest ta różnica kulturowa, tak? Która nawet różnica w sposobie myślenia, tak? I tutaj ten element, który u mnie często się pojawia, w inny sposób podejścia, inny sposób wyrażania, nawet inny sposób podejścia do pewności siebie nawet. Ten obszar pewności siebie w różnych kulturach jest zupełnie inny, więc no, każdy ma swoje wyzwania takie, tak? Dla nikogoś tak. jest zdecydowanie łatwiej w jakimś obszarze, a dla kogoś no, jest to coś, czego się musi nauczyć troszeczkę. Tak jak jest. Jest tak, jak mówisz. Mhm. Natomiast ja częściej jednak pracuję z takimi klientami, którzy musieli tutaj przyjechać, albo mężowie już tutaj byli, więc te kobiety, te rodziny dołączają i starają się jakoś odnaleźć tutaj. Więc to są takie problemy z dnia codziennego, że te kobiety są same, z tymi dziećmi, że jest troszeczkę nudno, mąż się rozwija, ale oczywiście one gdzieś się starają też robić kursy, prowadzą wspólnie interesy też. Mam panią, która powiedzmy prowadzi hotel tutaj razem z mężem i gdzieś tam się stara cały czas dogonić i świetnie jej to po prostu idzie. Czyli tak jak powiedziałaś, podsumowując jeszcze ten pierwszy etap rozmowy, język jest bardzo ważny, język, ale też język i kultura, bo jedno z drugim się łączy, tak? Są pewne takie kody kulturowe, tak? które oni rozumieją, my mamy trochę inne spostrzeżenie do tego i też to powiedziałaś o tej samotności, tak? Bo samotność to jest i zarówno tutaj, jak mieszkamy po prostu, mieszkamy sobie, żyjemy w Polsce, też bardzo często ją odczuwamy, a tam ona myślę, że jest nasilona, tak? Bo jesteśmy kimś, kto jest w obcej kulturze, w obcym kraju i trochę inaczej sobie z tym radzimy. Czyli mówisz o tym też, że ten temat samotności, tęsknoty jest takim obszarem, który często jest poruszany, tak, na rozmowach. Jest ten temat samotności, tęsknoty. Wróciłabym jeszcze do tego kodu kulturowego, o czym powiedziałaś. Niemcy są takim narodem właśnie. To, co mi się podoba osobiście, to, że oni jednak nie są tacy nachalni. Tutaj w Niemczech mówię o takich Niemcach, którym żyje się lepiej, mają pracę, mają domy, wyjeżdżają na urlopy, oni są zadowoleni. I dlatego nie ma takiego, nie ma czegoś takiego w pracy, że na złość się robi, czy że się jest zawistnym, czy że się komuś zazdrości. Oczywiście, pewnie występują takie sytuacje, ale generalnie rzecz biorąc nie ma. Dlatego, że każdy ma 50-50, każdy ma porówno. I to jest taki fajny element.
te kody kulturowe, na pewno większa powściągliwość. My Polacy potrzebujemy jednak większej powściągliwości w takich kontaktach, nie opowiadamy o wszystkim. Bill Gates na przykład, czyli jak leci, nie opowiadamy znowu, co tam się dzieje, tylko krótko, tak jak zresztą w angielskim jest też podobnie taki zwrot, prawda? Mm-hmm. Co słychać, więc opowiadamy krótko. Są różnice, były, są i będą, ale jest to do przejścia, jeżeli ktoś patrzy wyżej troszeczkę, tak? Jeżeli się nie zatrzymujemy na czymś, jeżeli nie budujemy w sobie pewnej takiej ściany, żyjemy w czasach tak otwartych, jest tak dużo emigrantów, więc my tak naprawdę z tej Europy jesteśmy jak rodzina, można sobie przybić piątkę, nikogo nie zrzucając nigdzie. Nawiązałaś jeszcze tylko do tej samotności, opowiem o tej samotności, tak, ta samotność jest, ale to są już teraz też głębsze takie problemy, bo w związku też się często nie układa. Na emigracji problemy są takie same, eliminując tą adaptację, język i kulturę, są takie same jak w Polsce. Czyli przemoc fizyczna i psychiczna, znaczy choroby pod tytułem depresja, głównie depresja, stres, natrętne myśli. To jest takie coś, co my znamy z Polski, tak? W każdym domu można spotkać coś podobnego. To się nie różni. To się absolutnie nie różni od tego, co spotykamy u nas. Mm-hmm. Tak, to się nie różni, ale też jakby biorąc te czynniki wszystkie, o których powiedziałaś, tak? Czyli samotność trochę, tak? Wyobcowanie, być może jakieś takie niedopasowanie językowe za każdym razem, tak, w niektórych sytuacjach. Czy depresja, czy takie właśnie negatywne rzeczy mogą się bardziej nasilać i mogą poprzez to poczucie osamotnienia trochę. Powiedziałaś jeszcze o tym, że rzeczywiście można coś dalej z tym robić, można korzystać z pomocy, wsparcia i tak jak w wielu krajach są grupy też dla osób, które się jednoczą, czy nawet na Facebooku, czy jeszcze w innych miejscach, emigranci z Polski, emigranci kobiety w UK i tak dalej, kobiety przedsiębiorcze w UK, czy jeszcze inne grupy, na pewno też tutaj takich grup jest mnóstwo i ty pomagasz, wspierasz ludzi w tym, żeby sobie poradzić z niektórymi sytuacjami, które są dla nich, ale też są takie miejsca, miejsca wsparcia, czy też to, gdzie mogą się zwrócić, sami poszukać czegoś dla siebie, tak? Absolutnie. Niemcy dają bardzo dużo różnych strategii na rozwiązanie tego. Zorganizowali takie pakiety dla emigrantów. Mhm. Mogą pójść do swojego miasta. Ja obecnie jestem sama w 10 czy w 12 grupach. Mhm. Polacy w Hamburgu, Polacy nad Menem, Polacy i tak dalej, gdzie się wspierają, gdzie sobie podrzucają informacje dotyczące pracy, dotyczące lekarzy, wszystkiego. Także tutaj działa taka mała Polonia i nawet ja 4, 5, 6 października jadę do Bonn, na wielką konferencję dotyczącą młodej Polonii w Niemczech, ponieważ te programy, te strategie, te narzędzia, które chcą dać Niemcy, nie tylko Polakom, ale ogólnie emigrantom, są wszelako dostępne. Jest świetnie, można pójść do Krankenkasse, czyli do takiego do naszego polskiego NFZ-u, poprosić o właśnie terapię, jest to dofinansowane. Są różne grupy wsparcia, wystarczy chcieć, wystarczy pójść, zapytać, dowiedzieć się. Jest dużo też Polaków pracujących, tak jak ja, w języku polskim, psychologów, terapeutów. Naprawdę są narzędzia, są możliwości. To jest wspaniałe. Jest wsparcie, jest duże wsparcie. I myślę, że to, co powiedziałaś, jest bardzo ważne, bo też pewnie wiele osób, które mieszka tam, które ma sytuację trudną, tak? Ciężko jest im wyciągnąć rękę, poprosić o pomoc i czy też myślą, że rzeczywiście nie jest aż tak źle, żeby coś zrobić, tak? Bo to pewnie są najczęstsze myśli. Jak tak z twojego doświadczenia obserwujesz, to pewnie częściej się zwracają ludzie już po dłuższym czasie, tak, zwlekają z tym, żeby się przyjść do ciebie, poprosić o pomoc. Tak, to poruszyłaś bardzo ważny temat właśnie, dlatego że ja bym chciała dzięki temu podcastowi dzisiaj zachęcić Polaków nie tylko na emigrację, ale też przede wszystkim, żeby nie czekać, żebyście nie czekali do ostatniego dzwonka, jak już wszystko się sypie, jak już jest po prostu tak ciężko. Często to słyszę, no przyszedłem w końcu, po roku, po 5 latach. Dzisiaj ten film, który usłyszałem, spowodował, że w końcu do pani przyszedłem. Była pani, która miała już 50 lat. Ja nie mówię, że za późno, ale ona to małżeństwo chciała skończyć 20 lat temu. Nie czekajmy, po prostu idźmy porozmawiać. Jakie takie sygnały możemy wyróżnić, które jak ktoś sobie teraz nas słucha i rzeczywiście czuje, że
może to jest ten moment, kiedy ja mógłbym się poszukać pomocy, poszukać wsparcia, nawet nie poszukać pomocy, tylko po prostu z kimś porozmawiać, tak? Bo są sytuacje, kiedy nie, mój partner, moja żona, czy moja przyjaciele, czy rodzina nie są w stanie mi pomóc, ale potrzebuję kogoś po prostu, z kim mogę porozmawiać na ten temat, tak? Bo często nam się wydaje, że nasze problemy nie są aż tak duże, bo widzimy osoby, które mają naprawdę gorsze rzeczy, a rzeczywiście tak jak z chorobą, tak? Ona się rozwija powoli, tak. I lepiej leczyć profilaktykę, tak, profilaktycznie coś, niż już jakby interweniować, jak coś strasznego się dzieje. Czy można takie symptomy wyróżnić, które już mogą nam zapalić czerwoną lampkę? Jak najbardziej. Ja myślę, że takim pierwszym może być coś takiego, takie poczucie samotności i tego, że nic mnie nie cieszy, że czuje się taki przytłoczony człowiek, że już ta rutyna, w którą on wpadł, nerwowość, tak, jest stres. Są jakieś myśli takie niechciane, które się pojawiają bardzo często. Ja często też słyszę, że nie mogę oddychać, że czuję, jakby mi coś na klatce się działo, że nic mnie już nie cieszy, że się płacze. Ja mówię też wskazujących na depresję, objawach, o takich objawach, ale ogólnie takie poczucie, że już mnie nic nie cieszy, jestem niezadowolona, niezadowolona, słyszę z zewnątrz, że coś jest nie tak, tak? Wycofuję się, coraz bardziej jestem jakoś tak samotny, albo w drugą stronę, jestem zbyt agresywny, żona mnie prosi, żebym przestał pić na przykład, picie, alkohol też jest tutaj temat, w ogóle rzeka, ale taka obserwacja samego siebie i poczucie tutaj w środku, co tam się dzieje, taki głos. Myślę, że jak ktoś nas słucha i też zna siebie, tak, wie, w jakiej sytuacji jest i też szczerze może stanąć w takiej prawdzie, tak, to jest w stanie zobaczyć, czy to jest ten moment, czy nie, a mówię, warto lepiej nawet zapytać się, spotkać się, zobaczyć, niż tak później rzeczywiście interweniować, jak coś się zacznie dziać więcej i mocniej. Powiedziałaś to, że myślę, że to też jest dobra informacja, że też i terapie wszelkiego rodzaju są dofinansowane i nie trzeba za to płacić, tak, można prywatnie na pewno skorzystać, tak, ale też są takie opcje, z których można skorzystać bezpłatnie. Czy są jakieś strony, miejsca, gdzie możemy trochę więcej o tym poczytać, zobaczyć, poszukać? Jak wiecie co, słuchaj, Kasiu, najlepiej jak taka osoba pójdzie do swojego lekarza i do lekarza rodzinnego i poprosi o skierowanie na psychoterapię lub na terapię, lub na konsultacje psychologiczne. Oni wypisują świstki i się idzie dalej. Można samemu poszukać takiego psychologa. Wystarczy wpisać w swoim mieście psycholog, wyskakuje taki psycholog, dostajesz po prostu skierowanie i idziesz do takiego psychologa. Nawet czasami bez skierowania psycholog przyjmuje i to wszystko też jest pokrywane z kasy chorych. Także najlepiej, ja na przykład, przez to, że nie jestem jeszcze taka świetna w obsługiwaniu tych wszystkich stron i tak dalej, idę i pytam. Oni naprawdę chętnie odpowiadają, zawsze dostaniesz informację. Znaczy zawsze to jest słowo takie, ale bardzo często dostaniesz informację, jeżeli o coś pytasz, tutaj w Niemczech. Myślę, że też dobrą informacją jest to, że nie tylko są lekarze, psycholodzy, terapeuci, którzy mówią językiem niemieckim, tak? Bo jednak w tych sytuacjach trudnych czasami, czy też wyrażenie nawet kulturowo, tak, jest łatwiej nam porozmawiać z kimś w języku polskim, więc to jest dobra informacja, że też jest spora ilość psychologów, terapeutów, którzy pracują właśnie z Polakami w języku polskim, ojczystym, który jest taki bardziej naturalny, które mogą się czuć bardziej swobodnie, więc myślę, że to jest dobra język informacja. Serca. Tak jest. To się nazywa właśnie język serca i o tym się mówi, ponieważ ja powiem tak, nastolatkowie chętnie już idą do niemieckich psychologów, terapeutów, którzy już tutaj mieszkają długo i ogarnęli ten język. Natomiast starsi ludzie absolutnie, oni aż potrzebują, żeby mówić tym, wyrażać siebie w języku polskim, więc są tacy ludzie, również online pracują. Nie trzeba tutaj też kogoś zapoznać. Świetnie terapeuci, coachowie, psycholodzy pracują też online. Można sobie poszukać za jakąś listę, dopasować kogoś, bo to jest bardzo ważne, żeby znaleźć odpowiednią osobę dla siebie, bo nie każdy będzie tobie pasował, więc musisz sobie poszukać. Są możliwości i trzeba z nich korzystać, naprawdę.
Jeszcze mam takie dwa wątki, które do mnie wracają też, jakby też często je słyszę. Jedna rzecz to jest życie trochę na dwa kraje, tak? Bo to też się często pojawia, że niektórzy pracują właśnie tam, czy w Niemczech, czy w UK, czy w innym kraju i wracają, tak? I jakby to miejsce nie jest ich domem czasami, a mają swoje życie gdzieś w innym miejscu, więc to jest, myślę, że też duże wyzwanie, żeby jeżeli szczególnie jedna osoba w związku, tak, wyjeżdża i gdzieś jest na odległość. Druga rzecz, zastanawiam się też, kiedy jest taki dobry moment na to powiedzieć, że może rzeczywiście warto jest wrócić, tak? Że być może nie czuję się tutaj dobrze, być może to nie jest jednak miejsce, gdzie jestem, bo też tak jak rozmawiałyśmy wcześniej, często to takie powiedzenie sobie nawet o tym, że kurczę, wyjeżdżam na emigrację, powiedzenie nawet wszystkim, słuchajcie, wyprowadzam się, to jest coś takiego na zawsze, ostatecznego, tak? I po prostu nawet decyzja o tym, że wrócę, może się okazać taką, nie wiem, porażką nawet w stosunku do nas, że ojejku, wracam, czyli nie udało się, tak? Dokładnie, fajnie. Pierwsza rzecz, to co powiedziałaś, to ja bym nazwała życie w rozkroku. Życie, może brzydko trochę, ale tak jak mówię, życie na dwa kraje, czyli zarabiam tutaj, zjeżdżam tutaj. I to jest to, od czego zaczęłyśmy. I później są decyzje pod tytułem, okej, to się wyprowadźmy. I teraz fajnie jest przejść od razu do tej drugiej rzeczy pod tytułem emigracja, ale nie na zawsze. Jeżeli już komuś nie pasuje to życie w rozkroku, są też tego plusy. Zarabiamy pieniądze, ktoś mi teraz powie, pieniądze to nie wszystko, świetnie, przybijam ci piątkę, ale jednak pieniądze są ważne i fajne i mogą dużo dobrego zrobić. Kamila Robińska o tym mówi bardzo pięknie. Czyli jeżeli zarabiamy kasę i mamy jakiś cel i świetnie potem nam będzie, możemy firmę otworzyć, możemy dom wybudować, zrealizować marzenia i życie w rozkroku się kończy. Albo przeprowadzamy się właśnie do kraju, w którym czerpiemy korzyści finansowe na jakiś czas. To nie musi być życie na emigracji do końca życia. I tak jak powiedziałaś, nie róbmy sobie takiego bloku, że ja się wyprowadzam na zawsze, bo to co to powoduje we mnie, że nie mogę wrócić, że się poddam, że zostanę jakoś źle odebrany, że to będzie moja porażka. Nie róbmy sobie, to jest, sami sobie to zarzucamy. Możesz pomieszkać 5-10 lat, a później można wrócić. Więc zawsze jest rozwiązanie. Czyli tak, czyli trochę więcej luzu, takiego luźnego podejścia, mniej takich ostatecznych rzeczy na zawsze. Dokładnie, bo nic nie jest na zawsze. Zresztą nic nie jest na zawsze, prawda? Bo wszystko się kończy. Więc jak najbardziej. Więcej luzu i dostrzeganie pewnych możliwości, korzystania z tego i układanie tego pod siebie. Powiedziałaś sporo o osobach, które wyjeżdżają z różnych powodów. Ja też bardzo mocno obserwuję w ostatnim czasie bardzo taki duży rozwój kobiet, tak? Bo kobiety, widzę, że szczególnie Polki tutaj w Polsce czy też za granicą są bardzo przedsiębiorcze, fajnie się rozwijają, mężczyźni też, więc ja jestem fanką mężczyzn, żeby też nie było też odebrane. Ale też ja obserwuję też, wiesz co, myślę, że ty też o tym trochę wspomniałaś, o takim trochę rozdźwięku, że często jest tak, że jedna strona idzie gdzieś daleko, rozwija się, korzysta z różnych rzeczy i jakby ta przepaść czasami rośnie, tak? Więc nie o to chodzi, żeby samemu się rozwijać, tak? Tylko żeby to też wspólnie i nie wiem, jakie twoje jest podejście do mężczyzn, tak? Jak obserwujesz, tak? Czy oni często korzystają z psychologa, z terapii? Czy jest jednak dla nich taki trudna rzecz czasami, tak, żeby sobie... Zadajesz tak fantastyczne pytanie i boję się, że któreś mi zaraz umknie, ale mówisz po pierwsze bardzo ważną rzecz, że my kobiety się rozwijamy, no i tutaj ukłon ogromnie do naszej Kamili Robińskiej, która właśnie to gdzieś pięknie robi w Polsce i nie tylko w Polsce, to tutaj też funkcjonuje, ale te kobiety idą do przodu i tak jak mówisz, żeby nie było takiej przepaści w relacji, żeby nie było takiego dyskomfortu, bo potem się relacja psuje i to nie jest fajne, więc warto z tymi naszymi mężczyznami w domu zachęcać ich, pokazywać im, że my pracujemy i że jesteśmy systematyczne i że planujemy, mało tego, że to przynosi pieniądze, to oni też chętnie dołączają. Z mojej praktyki na szczęście jest tak, że ci mężczyźni przychodzą do mnie coraz częściej. I to jest naprawdę fantastyczne. Mniej, ale przychodzą i oni chcą pracować nad sobą. Oni się troszeczkę wstydzą na początku, ale oni chcą, co mam robić, jak mam zacząć mówić, rozmawiać, co mam zrobić dla siebie, czyli niwelowanie tej różnicy. Bardzo ważne w związku, żeby nie było kryzysów po prostu, bo razem jest lepiej i łatwiej.
I też druga strona, też ja drugą stronę obserwuję, czyli przedsiębiorczy mężczyzna rozwijający się, fajnie pracujący, robiący też karierę w fajny sposób, tak? I kobieta, która jakby czasami zapomina o sobie i ten projekt rodzina, projekt dzieci jest najważniejszy i nie ma tego momentu odcięcia trochę, bo ja też jestem mamą, też mam dwójkę dzieci, tak, ale... Ja z takiego wychodzę z takiego założenia, że jestem mamą i wychowuję dzieci nie dla siebie, tylko dla innych później, bo one później gdzieś idą i to jest takie też uwalniające, że nie przywiązuję ich do siebie, tak, że jesteście moje i wszystko za was robię i tak dalej. I myślę, że też tutaj w drugą stronę jest, tak, bo nie chcę tak jakby robić stereotypów, że kobieta tak, mężczyzna nie. I myślę, że to jest w drugą stronę, tak jak powiedziałeś, że mężczyźni wyjeżdżają na kontrakt, kobieta gdzieś tam jest i też jej jakby obowiązkiem własnym i czymś istotnym jest to, żeby też sama dbała o swój rozwój, o to, żeby się rozwijała, żeby też czy dogoniła tego partnera, tak, że albo wybrała coś dla siebie, poszukała dla siebie jakiś pomysłu na siebie, czy tak jak powiedziałeś, strategii na siebie w tym miejscu, którym jest, tak? W tym mieście wsparcia, czy też fajnych kobiet, czy czytała, czy online, bo tych możliwości teraz jest naprawdę bardzo dużo. Kiedyś myślę, że było ich mniej, bo internet nam mega skraca dystans i dostęp do różnych rzeczy. Dokładnie. Drogie panie, trzeba to robić, warto to robić i musicie to robić, bo wy to robicie dla siebie. My to robimy dla siebie. I teraz fajnie jest, kiedy ten partner daje też wsparcie. Kochanie, a może to, a może to. Zobacz, masz na coś ochotę, chciałabyś, żeby wyszedł do tej żony tak na początku, do tej swojej partnerki. To jest dla mnie taki idealny związek. Ja mówię o takiej idealnej relacji. Nie wszystkie mamy takie szczęście takich partnerów mieć. Wtedy musimy zadbać o siebie. Zrobić sobie bilans. Zrobić sobie test Gallupa chociażby, tak? Zainwestować w siebie, bo to nie jest za darmo, że wszystko przyjdzie, że ja będę leżała i do mnie wszystko przyjdzie. To jest praca, to jest po prostu praca silnej woli, rozpracowania tego mięśnia, uruchomienia go, absolutnie. Działać i na emigracji można i mało tego, można odnieść wspaniały sukces. Bo może się okazać, że będziesz miała taki pomysł na siebie, którego w Polsce byś nie mogła zrealizować. Mhm. Może też tak być. Myślę, że tutaj ważną jeszcze jest tą kwestia przełączenia się trochę mentalnie, tak? Ja ostatnio oglądałam taki film, którym było kilka takich momentów, które mi się strasznie podobały. Jeden z nich właśnie kobieta mówiła do swojego dziecka, on mówi, że nudzi mi się. Ona powiedziała, że będziesz się nudzić, jeszcze będą momenty, że będziesz jeszcze się bardziej nudzić. Albo zaakceptujesz to, że się nudzisz, coś sobie wymyślisz, albo będziesz marudzić, tak? I myślę, że to też to jest w ogóle fajne, tak? Żeby zaakceptować to w tej sytuacji, w której jesteśmy, tak? Nawet powiedzieć sobie, okej, tak jest, co mogę zrobić z tym, tak? Bo te nakierowanie się na negatywne rzeczy, tak? A nie skierowanie się na rozwiązania, no może być czymś, co nas nie uwalnia, tylko dołuje bardziej, tak? Z czym ja się spotykam w gabinecie na co dzień, nie chce mi się, nie mam ochoty, nie mam siły. I zaczynamy pracę od podstaw. Znalezienie trochę szczęścia, zrób coś dla siebie, zadbaj o siebie, pomyśl o sobie. I wtedy budujemy silniejszy grunt do wystartowania. Super. To ja od razu może odeślę tej słuchaczy do dwóch odcinków. Jeden odcinek to jest 5 sposobów na to, żeby lepiej poznać siebie. Tak jak go nagrałam jakiś czas temu. To są bardzo proste sposoby. Oprócz jednego chyba wszystkie bezpłatne, którym można zacząć pracę nad tym, żeby lepiej siebie poznać, zobaczyć co ja lubię, co mnie interesuje. Tak, co mnie interesuje, co mnie... I też jedno narzędzie, które... czyli badanie Gallupa, tak? Bo ja bardzo lubię to narzędzie i jest dla mnie rewelacyjne. I drugi odcinek, 55, jak zaplanować karierę za granicą. Nagrywałam ten odcinek z Magdą. Rozmawiamy głównie o pracy w UK, ale to jest odcinek uniwersalny, tak? I tam jest sporo właśnie o tym, o kulturze, o poznaniu miejsca, do którego się jedzie i też przede wszystkim do tego, żeby przygotować się zanim wyjedziemy, tak? Bo myślę, że przy przemigracji to jest bardzo ważne, żeby mniej marzeniami trochę, bardziej rozumem, planem, researchem takim porządnym, żeby zobaczyć w ogóle, gdzie jedziemy, co tam będzie, jak to będzie wyglądało, pojechać na próbę raz, zobaczyć. Tak jest. Też nie fundować sobie takich emocji ogromnych, że jadę i psa nic nie wiem. Dokładnie, psa na talerzu na przykład, nie na śniadanie czy tam na kolację. Dokładnie, okej. Okay. Fajnie, Ola, to powiedz mi, gdzie możemy Ciebie znaleźć, jeżeli ktoś będzie chciał zobaczyć, co robisz, w jaki sposób pomagasz, gdzie mamy Ciebie szukać?
Serdecznie zapraszam wszystkich na fanpage'a Barwy Twojego Umysłu, Aleksandra Bojarski. Pod koniec roku uruchomi się również moja strona. Pracuję w Niemczech, pracuję online, można ze mną porozmawiać online. Prowadzę również warsztaty dla kobiet, Kobieta Świadoma, od przyszłego roku relacje, czyli związki. Można mnie poszukać, także będzie mi bardzo miło i zapraszam każdego, kto miałby ochotę posłuchać mnie jeszcze trochę więcej. Dziękuję Tobie, Ola, za rozmowę i mam nadzieję, że jeszcze będziemy miały okazję się spotkać. Kasiu, ja Tobie bardzo też dziękuję i na pewno się jeszcze spotkamy. Mam taką nadzieję. Fajnie, to pozdrawiam. Wysłuchałaś właśnie 58. odcinka podcastu Tuż przy uchu. W tym roku ruszają nowe projekty. Trzymajcie kciuki, żebym wszystko dała radę zrobić i wystartować, tak jak mam to w planie. Chciałabym Wam też od razu powiedzieć kilka takich słów o tym, co będzie się działo. Tak? Podcast Tuż przy uchu zostaje takim podcastem, których będą różne tematy poruszane. Będą tematy związane właśnie trochę z pracą, z karierą, z relacjami. Będzie więcej psychologii, będę chciała zaprosić gości, którzy specjalizują się w tych tematach. Będzie więcej o kreatywności, będzie trochę o pomysłach różnych. Więc ten podcast mam nadzieję, że będzie dla Was interesujący i ciekawy. Będzie też motywów więcej o przyszłości, o tym, co można robić, o trendach. Taki jest mój plan na niego. Jednocześnie też wystartuje nowy projekt, o którym jak już ruszy, będę mogła Wam powiedzieć więcej. I jeszcze jeden projekt, który ruszy wspólnie z kimś, który już we wrześniu, mam nadzieję, że pierwszy odcinek się okaże, ale o czym, to już Wam powiem, jak już będzie wszystko gotowe i będę pewna, że już startujemy i jest to wszystko gotowe. Jeżeli macie ochotę śledzić to, czym się zajmuję, zobaczyć, w jaki sposób możemy razem pracować, jakie są stare odcinki, które już do tej pory nagrałam, których być może jeszcze nie słyszałeś, jeżeli zaczynasz przygodę z tym podcastem właśnie teraz. Zapraszam Ciebie na stronę katarzynabielaniewicz.pl. Tam jest wszystko, to jest moja baza wszystkich rzeczy i informacji. Zapraszam Ciebie też na Facebook i na Instagram Katarzyna Bielaniewicz. Tak mnie znajdziesz, tak możemy się też komunikować. Ja bardzo lubię media społecznościowe i jeżeli coś będziesz miał, jakąś informację, czy coś chcesz przekazać, to zapraszam tam. Jeżeli masz ochotę też zostawić opinię swoją, komentarz do tego podcastu, to zapraszam Ciebie na iTunes. Tam też tutaj w linkach do tego podcastu jest instrukcja, jak dodać swoją recenzję. Możecie dodać gwiazdki, zostawić kilka słów o sobie. Zawsze jest mi bardzo miło czytać Wasze komentarze i wiadomości od Was. Jeżeli macie jakieś pomysły na odcinki, są jakieś tematy dla Was ważne, istotne, albo chcecie zadać pytania gościom, albo macie pomysł na odcinek, ja też jestem zawsze otwarta na to, żeby nagrać coś, co będzie dla Ciebie interesujące, coś, co może Tobie pomóc i czuj się wolny, żeby do mnie napisać, tak? Możesz do mnie pisać na adres mailowy katarzyna@bieleniewicz.com. I to wszystko na dziś. Dzięki, że byliście razem ze mną. Do zobaczenia we wtorek rano. Pozdrawiam. Cześć.